Witam was, ja jestem Eryk Koa, wy oglądacie, o kurde, już zrąbałem blokowanie minionów, odcinek 8 Doty 2 oczywiście, runa podwójnych obrażeń, na początek mi się i tak nie przyda, dopóki nie mam butelki, to te runy tak naprawdę będą średnio przydatne, no, świetnie, naprawdę Warda mi postawił ten licz, gram Razorem na midzie, no i zobaczycie pewien trik Razora, bardzo świetny. O, mam problem właśnie z laskitowanym Razorem, bo on ma strasznie dziwną tą animację, jeżeli chodzi o jej opóźnienie, ale postaram się jak najlepiej, oczywiście może niekoniecznie będzie mi to zawsze wychodziło. Widzę, że jest ten Shadow przyrąb. O, teraz źle chciałem dobić, a nie trafiłem, ale zawsze trafiajcie bohatera, szczególnie jeżeli jest takim papierem jak on. Mogłem jednak butelkę może wziąć, to znaczy różdżkę wziąć. Na mida raczej się tego nie stosuje, a za mało obrażeń na start. No i no już last hity mam nieciekawe. On zgarnia za dużo. Jeżeli on się wyfiduje, naprawdę potrafi bardzo dużo zadawać, chociaż nadal nie będzie w stanie nam jakoś szczególnie zagrozić, bo Razor jest na pewno lepszy, jeżeli chodzi o teamfighty, i to wyssanie obrażeń sporo zadaje. Muszę jednak uważać, żeby za bardzo nie dawać sobą pomiatać. Weźmy. Maga nie zabije tak szybko, ale warto spróbować. I blisko było. Tak, jeżeli bym wziął wyssanie, to może bym go naprawdę szybko zarąbał, a tak to muszę bardziej czekać na okazję. Zmisowałem, ponieważ byłem na dole. On się teraz będzie za bardzo, za dużo last hitów będzie zyskiwał. Się na niego rzuciłem. Runy się co 2 minuty respią, już się teraz zrespiła iluzja. Zbierzmy ją sobie, zauważył mnie. A on nie trafi, to znaczy nie pudłuje jak atakuje. Spudłował teraz skillem za to znacznie gorzej. Bym z niego wyssał te obrażenia, ale będzie miał teraz iluzję. I iluzja to jest prawdziwy tutaj. Ten jest prawdziwy. Nie, to jest iluzja. To są dwie iluzje, myślałem, że on jest prawdziwy, a to jest jedynie iluzja, ale ten już jest prawdziwy za to, a z iluzji również wyciągamy obrażenie, jak zresztą sami widzicie, i mam First Blooda dzięki temu. Mam zresztą Potiona. I to naprawdę 98 obrażeń, ja wyssałem, to wyssanie jest świetne, jeżeli chodzi o grę na midzie, to jest W. To jest dobre właśnie do dobijania. Teraz jednak jestem naprawdę nieciekawie z last hitami, ale już mam butelkę z butelką. Gra zupełnie inaczej wygląda. Ursa nam skroił towarzysza broni i Juggernaut. Nie, tym razem CM-kę skroił, więc dobrze. Widzę, że taka wymiana była dosyć zacięta. No i niestety mam tutaj straszną pozycję, jeżeli chodzi o wszelkie last hity i tak dalej. On jest lepszy w tym. Zresztą on ogólnie ma więcej obrażeń znacznie ode mnie, o te 21. Za zabijanie creepów dostaje obrażenia, jednak moje wyssanie naprawdę kontruje takie coś. Sprawdźmy runy, bo zaraz będą. Jeżeli pojawi się na górze runa, no to mam Warda na to. Możemy trochę bardziej agresywnie zagrać, póki mam... użyjmy już tej butelki. Bez problemu możemy naładować sobie do pełna. No, jeżeli zbierzemy w butelkę, powiedzmy runę, to mamy o tyle fajnie, że dostajemy wtedy jeszcze dodatkowo po prostu pełną butelkę. Mamy jeszcze to? Udało mi się. Naprawdę nieźle teraz skroić. On jest dosyć prosty, jeżeli chodzi o grę na midzie, szczególnie, że widzę, że nie ma wardów. Albo właśnie, może na dole ma warda.
Już nie wiem. Ja mam naprawdę świetnie tego Warda postawionego dzięki Liczowi. Jeżeli chodzi o support, no to to jest najważniejsza rzecz, jaką trzeba robić. Ja Razorem lubię grać na midzie. Agresywnie jest to postać, którą powiedzmy... nie to... A w sumie nie muszę dobijać, jeżeli nie ma wrogich bohaterów w pobliżu. To naprawdę wtedy nie ma znaczenia jakoś szczególnie. I zgłośmy SS-a, bo widzę, że go nie ma nadal. A może stanowi nam zagrożenie. Weźmy sobie równo, rozbudowujmy siebie, jeżeli chodzi właśnie o skille. Zdecydowanie to będzie dobra opcja. Kupmy sobie buty. Teraz miałem szczęście, że miałem runę przyspieszenia. A jest. Jest tutaj. On zbiera, mówię, sporo mu daje zabijanie creepów. Wysłałem 42 obrażeń, to jest trochę za mało. Nadal trochę za mało. A nie, jednak ma naprawdę teraz problemy z last hitami, więc to też tyle daje przynajmniej. A ja mogę go zawsze zaatakować. Już ma niestety normalne obrażenia. Wtedy trochę groźniejszy. I zbiera te dusze. Kupmy sobie część facebootsów. Są potrzebne, żeby naprawdę się szybciej poruszać, żeby ssać jak najwięcej. Nigdy nie składałem na Razorze Black King's Bara. Myślę, że bym mógł się sprawdzić. To by było dosyć może ryzykowne, ale ma sporo pancerza, więc na fizyczne, w sensie normalne ataki też by był w miarę odporny. A, za daleko był. Możemy podobijać tam sobie. Chodzi głównie, no, Razorem bardzo dobrze jest. O, regeneracja, świetnie. I zbieramy w butelkę. I zbieramy. Takiego pięknego oto killa. Jeżeli nam się uda, to może jeszcze go naprawdę trafimy. Nieźle. Użyjmy regeneracji. Może mi się go uda jeszcze trafić. Nic nie jest przesądzone. Mam na to naprawdę 3 sekundy aż. I z Q go ciśniemy jak możemy. To był naprawdę prosty też kill. Wygląda na to, że z facebootsami byłoby jeszcze prościej, bo bym po prostu do niego zdążył dobiec. Widzę, że naprawdę nasz team już owni wroga. Wybrałem pierwszy przy okazji Razora, on dopiero tego Shadow Fienda, tą pizdę cienia wybrał potem. I no, nawet nie wiedziałem, że Razor praktycznie wszystko kontruje na midzie, nawet Spudżem ma spore szanse, jeżeli hooków potrafi unikać, a mi to bardziej na farcie wychodzi, ale wychodzi. Przy okazji Pudge jest najpopularniejszą klasą w docie, mnie to trochę dziwi. Ale tak jest po prostu. Może sobie złóżmy po prostu. Najpierw polecam Sanja złożyć, chociaż przy okazji brakuje z mida. O Boże, on będzie kradł. Zabrał mi niewidzialność, a mi nie jest potrzebne tak naprawdę na razie. Jeżeli sobie poradzą na innych liniach, a widzę, że sobie mocno radzą, bardzo dobrze. Ma ulta już, a jego ult całkiem sporo zadaje. On zadaje im więcej ma tych dusz zebranych. To jest przynajmniej z tego, co zauważyłem, bo nigdy tam postać na grę nie gra. Dlaczego dwa razy spudłowałem? Jakim cudem? Dlatego takie coś puszczacie i już mu połowę HP skroicie. Jest na czwartym poziomie, naprawdę na początku dużo zadaje. Jeżeli macie butelkę, to się maną nie musicie aż tak bardzo przejmować. No, i chodzi, im dalej przeleci ten krąg błyskawic, tym więcej zadaje. Bardzo prosta zależność i myślę, że warto ją zapamiętać. Im dalej jest przeciwnik od was, w ten sposób to działa. Aż, właśnie teraz kity mi nie wychodzą. Przy okazji Bloodseeker ma swoją aurę, więc tam widzę przeciwników, którzy są bardzo daleko nawet. O, Facebooksy muszę sobie inaczej, zapomniałem, że w ogóle je mam. Muszę inaczej je ustawić. Zaraz będzie runa nowa. On sobie kupił potka chyba. I last hity jeszcze z tego dostaję. Użyjmy sobie butelki za 20 sekund. Gdzieś się runa pojawi i tak. I to już będzie raczej...
raczej zaraz będzie koniec i tak. Widzę, że z dołu trochę ich brakuje, a znowu ten Shadow coś zniknął mi z radaru, więc się uleczył ponad połowę. Ta, uleczył się. No, widzicie, jeżeli jest trochę dalej, to już mniej zadaje niestety obrażeń. Jeżeli on nie będzie miał tych last hitów, to wtedy mało zdziała. I my idziemy sobie na dół po moją runkę, bo muszę sobie uzupełnić manę przy okazji. O, i znowu runa przyspieszenia, ona jest naprawdę fajna, jeżeli chodzi o Razora. Również niewidzialność oczywiście jest dobra. Weźmy. Ursę jesteśmy w stanie. Chociaż nie, on ma bardzo chamskiego pasywa. Teraz już to nawet nie jest. Teraz już to nawet nie jest jako zdolność jego specjalna. Jeszcze przyspieszenia. Źle zrobiłem po prostu. Nie jest to modyfikator ataku, chciałem powiedzieć. Słaby gang, ale problem jest taki, że tylko jeden był na dole. Myślałem, że jest dwóch, a ten Shadow Shaman się cofnął. No, miniony mnie tam gonią. A, z pukiem przyszli na mida. Widzę, że sporo ich tu jest, ale to nic takiego. Pukowi mogę zawsze tam wyssać. Trochę HP. Butelki jeszcze użyję. Nie HP, tylko obrażenia. Butelka szybko, żeby przeżyć jak najdłużej. I nie uda mi się mnie zabić, jestem za szybki dla nich. Z Facebookami właśnie, dlatego polecam. Trochę źle zagrałem, za bardzo agresywnie. Mogłem tego puka zdjąć, jakbym chwilę pomyślał. Za mało many miałem, ale jeżeli teraz już będę w pełni naładowany, sprzedam te buty, bo slippersy, bo one mi nie są kompletnie potrzebne do niczego. I najpierw Sanj, mówię, przyda się przeżywalność, szczególnie takiego bohatera. Wystarczy, że taki Shadow Shaman mi przyjdzie, no i już będzie naprawdę nieciekawie. A, widzę, że oni bardzo mocno tutaj puszują. Ja na to nie pozwolę. Za węże jest bardzo dużo forsy, więc to polecam ubijać w pierwszej kolejności. A nie, teraz mi się nie uda, ale za wolny jestem na to. Mam niby te buty, ale one tylko na chwilę dają szybkość. I z Raptor, no niestety, oddał swoje życie, powiedzmy, w słusznej sprawie. Ja jednak mam bardzo dobry start. Nie zdążę go dogonić, nie bez runy. A tu mam runę regeneracji. Ona mi się na razie nie przyda, ja sobie ją zostawię. Na midzie straciliśmy pierwszą wieżę. Oni jednak stracili wieżę na bocie. No więc się tak w miarę wyrówna. Przydadzą się wardy jeszcze, bo... A nie, postawi dobra nowego. Myślałem, że nadal trwa, to już 12 minuta przecież. Wyssanie weźmy, mimo wszystko nie pancerz reaktywny. Nie. Niestabilny prąd. Nie pancerz reaktywny. Pancerz reaktywny ma Timbersaw. Taka, powiedzmy, poboczna rzecz. Tak samo jak to, że Pudża drugim po Pudżu, powiedzmy, najpopularniejszym bohaterem jest Invoker. Też dziwne, no nie zaskoczenie, bo w sumie to jest popularne. Nawet teraz gramy z Invokerem w przeciwnej drużynie. Nie, to nie jest Invoker. Dobrze, licz, dobre ulti. Użyjmy butelki, zgarnijmy regenerację, bo widziałem, że tutaj... No nie, no niestety. Widziałem, że tutaj po prostu wróg szedł. Nadal żyje. Ciekawe, czy ja go jestem w stanie skroić jedynie tym skinem, i to zadaje. Nie, już potka użył. Dobrze, mnie przynajmniej miniony nie zauważyły. Nie jestem w stanie rzucić się na całą trójkę i ich zabić. Razor jest za to bardzo dobry do ganków, jeżeli chodzi o używanie run, bo ulta może zarzucić. Ten ult na początku nie jest zbyt potężny, chyba że jest sytuacja 1 versus 1, wtedy coś więcej potrafi działać. No i takie coś robimy zawsze. Biegniemy na wroga, jeżeli jakiś jest, a CM-ka uciekła po prostu. Ale pomagamy puszować, musimy spuszować jakąś wieżę. To by nam się zdecydowanie przydało. Jeżeli puszujecie, to po prostu autoatakiem walcie lepiej. Nie ma co się bać w last hity i uważajcie, szczególnie
No na wrogów. Zrąbałem naprawdę te kilka ganków, ale postaram się to jakoś naprawić. Bym użył butelki, ale no cóż, mam runę regeneracji w niej, więc to by nie miało sensu najmniejszego. No, nie bójcie się przeciwników w takiej sytuacji. Tu masz jeszcze gwarda leczącego. Chodź, uleż mnie do końca. Już będzie po problemie, jeżeli chodzi o HP. Mogę nam podejść po prostu i ściągnąć, starać się, ale ma unieruchomienie krystalka, więc to będzie niezbyt fajne. I nie mamy żadnego inicjatora tak naprawdę. Chyba że Juggernaut, on w sumie może na ulcie wejść po prostu i już po problemie. Ja tutaj staram się jak najwięcej zabić. Jednego zabiłem, wystarczyło. O. Regeneracja sama mi się uaktywowała ze względu na czas widocznie po zebraniu, ale nic. Butelka możemy dać przy okazji, mam ulta na sobie. Butelka możemy dać przy okazji towarzyszom, klikając Control. I to warto też zapamiętać. Control, butelkę naciskamy, możemy towarzyszowi dać. Akurat żadnemu się tak jakoś szczególnie nie przyda to. Ursa ma tutaj nieśmiertelność, ale to nic takiego też. Jeżeli chcecie, jeszcze taka podpowiedź, którą też z podpowiedzi dosłownie z gry się dowiedziałem, że jeżeli klikniemy atak na wrogiego, sojuszniczego creepa, no, niestety. O cholera. Możemy nadal atakować w taki sposób. A czy oddam pierwszego killa? Nie chciałbym bardzo, żeby Ursa mnie nie chwycił. Jestem szybszy od niego, nie mam niestety już ładunków w butelce, ale udało mi się uciec, więc uciekam jak najdalej. Juggernaut, nawet nie musisz tego warda stawiać. Wystarczy, że nie. Przeżył. Miałem rąbaną różdżkę. Dobrze ją kupił w sumie na mnie. Bo z tego cały czas wyssania normalnie bym atakował. Sanjen Yasha. Kompletujemy dalej. Ta tango mi się już nie przyda. No, mało mi się przyda na pewno. Muszę być w sklepie. Butów użyjmy. No i sobie zacznijmy składać. No ja cały czas go... Nie mam niestety Zeusa. Zeus by się naprawdę do Bloodseekera przydał. Chociaż Bloodseeker ma sam z siebie jest całkiem niezłym carry. Ja się nie muszę martwić. Ja swoją robotę w miarę dobrze odwaliłem, jeżeli chodzi o sam start. Może z tym push-up tak za dobrze nie stoimy, bo mam tylko jedną wieżę więcej. A puk jest naprawdę wkurzający na pewno przeciwnikiem, jeżeli chodzi o walkę na Razora. Bardzo mnie denerwuje. Dobra, ktoś do ukrytego sklepu sobie poleciał kurierem. Mnie to jakoś nieszczególnie interesuje. No dobra. O, już robię jakąś killing spree Ursa. Podwójne obrażenia to mi się bardzo przyda na pewno. Nie wiem, czy mi się udaje zdobyć, zanim Ursa wszystkich nie zabije. A, nie uda mi się chyba, że Puk ma naprawdę mało HP. Ja po prostu... No, udało mi się go zabić, ale niepotrzebnie tutaj jak siedziałem. Mam nadal runę podwójnych obrażeń. Ona mi się na pewno przyda, jeżeli ją właściwie użyję. Na Ursę każda postać zasięgowa jest dobrą kontrą. Pierwsze ulti odpalamy. No i z ulti już nawet po prostu możemy z samego ulti praktycznie naprawdę sporo zadać. Bez runy podwójnych obrażeń nawet. Szkoda, że zginął. Nie, żaden z naszych nie zginął jeszcze. Świetne zagranie, bym powiedział. Nie musiałem używać nawet tej runy właśnie. Bardzo dobrze. Zostawmy sobie ją na potem. Runa podwójnych obrażeń mam chyba również. Nie, tego chyba nie podwaja. Nie wiem, nigdy w sumie dokładnie nie patrzyłem, czy podwaja. Możecie mi powiedzieć, czy ze Static Link podwaja obrażenia runa. Warto w sumie wiedzieć.
Możemy użyć tego potiona. Ogólnie w późniejszej fazie gry nie kupujcie nigdy potionu, bo to się no, po prostu nie przydaje. Nie opłaca się. My jesteśmy na tyle wyfidowani, że no, że już nic nam nie grozi. Back. Chodźmy, zobaczmy, co tu takiego jest. Muszę... Zaraz mi się użyje ta runa. To jest taki problem. Zbierz regenerację sobie. Juggernaut. Ja bym ci dał, ale... Podwójne obrażenia się raczej nie przydadzą. Sanjen Yasha. No i ja już mam też Sanjen Yasha. Bardzo dobre. Połączenie dwie Sanjen Yashy to... zawsze dobre połączenie. No i niestety mi się aktywowała runa. Zawsze po dwóch minutach się właśnie aktywuje. Wow, jeszcze wyobrażam sobie DD jeszcze w połączeniu z tym skinem od Bloodseekera, który zwiększa obrażenia. Tylko na potem od 140% aż zwiększa. No, sorry. W sensie to był, powiedzmy, bardziej dla mnie kill. Cieknijmy sobie. Użyjmy raz butelki przynajmniej, dwa razy może, bo Shadow Shaman jest zawsze... A nie, on na górze zniszczył tam wieżę sobie, sobie może robić co chce. Monster kill mamy już. Znaczy mi się uda, nawet nie ja zabiłem Disruptor. Uważajmy, bo tam na górze była przynajmniej Ursa. Użyjmy sobie ostatniej butelki, czekamy. O cholera, na runę. Nie, 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 Ursa, nie. Chyba sobie śnisz. No i Bloodseeker sobie poradził, głównie w sumie to był Juggernaut, a my czekamy dalej na runę. Może nie tak bezpośrednio na runę. Za 10 sekund się jakaś zrespi i się zawsze przyda. Też butelka jest za... w każdą postacią jest dobra na midzie, po prostu bierzcie póki możecie i mamy niewidzialność. Szybko, wardy by się przydały jakieś indziej, gdzieś indziej niż tylko po tej stronie, bo trochę bez sensu. Są tutaj rozstawione dwa obok siebie. Im bliżej stoicie, tym ten krócej pocisk leci, więc prościej się laskituje. Ogólnie ja mam tą niewidzialność, mogę zawsze na niej uciec. Jednak jeżeli oczywiście wykonam atak, to stracę tą niewidzialność. Możecie chyba na niewidzialności zarzucić. Nie, jeżeli zarzucicie W, to tracicie niewidzialność, tego co pamiętam. Ja Razorem trochę tak grywam. Nie jakoś szczególnie. Można Vanguarda też składać, też dobry item. Szczególnie, że Razor no właśnie nie jest zbyt wytrzymały. Czasami się składa właśnie Vanguarda, zależy gdzie. Razor się raczej za to na linię normalną nie nadaje. To jest po prostu urodzony mider. Mid or fit. I do ganków służy dobry. Teraz mi się ta niewidzialność uaktywni. Mogę na niej ewentualnie wrogów poszukać. Jeśliśmy mieli wardy jakąś lepiej rozstawione, to bym naprawdę świetne ganki mógł robić. O, i wardy kupił. On mi czyta w myślach ten licz. Przy okazji liczowi ulepszyli ulti na scepterze. Teraz odbija się w nieskończoną ilość czasów. Liczbę czasów. Ilość czasów. Zresztą to samo. Nie ma sensu za bardzo. Ja mogę tam iść na niewidzialności, ale to sensu nie ma po prostu. No właśnie. Jestem za wolny. Boots of Travel potem możecie sobie kupić. Nie no, w życiu go nie zdążę. Ale tego już mógłbym. I udało mi się. Idealnie. Pam, 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 pam. Haha. Jestem niezniszczalny. Jestem za szybki dla was. No i powiedzmy, że tak to mniej więcej wygląda. Butelka za wcześnie użyłem, nie wieża trafiła. Wszelkie trafienie tam od wieży bohaterów przerywa działanie butelki. Od creepów też bym musiał zobaczyć dokładnie. Nie wiem, nie będę teraz czytał. I mamy kolejną runkę. Tak mniej więcej wygląda gra Razorem. On naprawdę szybko naprawdę szybko się porusza na tych facebookach. Chociaż to nie jest jeszcze max.
bo mówię, że znacznie jeszcze fajniej jest, jak ma się Boots of Travel. I Ursa, zabinam Juggernauta, ma tego Blink Daggera, to jest naprawdę przykre. Ale i tak nie ma ze mną szans, żeby... Chyba, że coś mnie złapie. Może mnie złapać CM-ka, może mnie Shadow Shaman złapać. Na razie mam staty 9-0. Najlepsze chyba staty, jakie miałem Razorem, to były 20 do 1. A tak naprawdę to jeden przez to, że się dosłownie na spawna wrąbałem wroga. Teraz składam, zbieram forsę, może pewnie, no na pewno, nie wiecie nawet. Na... Hard of Taraski. Dlaczego taki item do tankowania? No z tego względu, że jestem... o kurde. Aż trzeba mi było mimo wszystko tam pędzić, bo teraz Ursa sobie zrobi mega serię. No i niepotrzebnie tutaj teraz jestem w ogóle. Bo ja sobie samemu z nimi nie poradzę. O, a takie coś mnie zabije, no i to była pierwsza niestety seria, jaką mi się udało zdobyć. Zapomniałem, że punkt może mnie też chwycić. Wszyscy w ogóle mnie mogą chwycić w tym teamie. Same stuny. I to jest problem, jeżeli już zginąłem, bo oni zostali naprawdę sporo forsy i to zdobył Ursa. Nie, wątpię, że tam jest, bo się Roshan raczej... zrespił się Roshan. Ursa jednak ma z nim naprawdę spore szanse. Ogólnie teraz nie miał szans. Starczy się z Juggernautem, jeżeli miał ulta. No i cóż takiego. Jeżeli mamy Sanjin Yasha, to niektórzy jeszcze robią Sceptera i Refreshera, bo to ulti wtedy możecie dwa razy zarzucić. Ja tak nie robię, bo to naprawdę mimo wszystko nadal dużo nie zadaje. To jest dobre jedynie do pushowania, wiesz, a poza tym, no to cóż. Bardzo często się na creepach rozbija i tyle. No, czekamy, nadal mówię na to serce. Wolę poczekać. Muszę się z teamem trzymać, bo to nie ma sensu, żebym wskakiwał. Niepotrzebnie ginął. Ja Razorem nie mam jakiegoś za dużych. Nie mam za dużych obrażeń, chyba że je wyssę, ale dopiero wtedy mam. Tutaj za to widziałem, że coś chodzi. Wy sobie powinniście poradzić tam. A ja przy okazji zabiję tutaj sobie Shadowa. Mam jak najwięcej obrażeń. Widzę, że on tutaj czeka na jakiś support czy coś. Mogę odpalić sobie w międzyczasie. No niestety zdobył runę przede mną. On nie ma many na ulta, więc dajmy mu... O cholera! Nie miałem tego na ulta akurat. Many chciałem mu dać butelkę i chyba mu dałem butelkę tuż przed tym, jak go złapano. Ale wszyscy mi kradną te runy nieszczęsne. I weźmy krystalkę, zabijmy zanim cokolwiek złego zrobi. Widzę, że nawet Juggernaut... nie, on zabił tą krystalkę niestety. A Ursa też zginął. Bloodseekera. Shadow Shaman też. No nawet mówię, nie jestem jakoś szczególnie teraz przydatny. Bloodseeker sam sobie poradzi. O, nienawidzę Puka. Bardzo wkurzający, bardzo bohater dobry do trollowania. I tutaj widzę, że tego Warda postawiłem, się będę trzymał. To bardzo dużo leczy. Chyba na ostatnim poziomie leczy aż 5%. No to jest dużo. Po teamfightach od razu drużyna wraca do siebie i mnie stać już na pierwszy przedmiot do właśnie Hard of Taraski. A, przy okazji to jest Ursa, czy nie, Shadow. Nie rozumiem, dlaczego oni nie mogą nadal zrozumieć, że my ich widzimy, jak są w dżungli, mają mniej niż połowę HP. Po prostu ich widzimy dzięki Bloodseekerowi. No nie pomogę ci w żaden sposób. Nie jestem w stanie ci pomóc w żaden sposób. Wyssałem tyle obrażeń, ile mogłem, Ursie. Więcej raczej nie jestem w stanie.
tutaj jest. Puk. A ja puka chcę ominąć. No i ten Shadow też nam uciekł gdzieś w odmętach dżungli. My sobie kupmy jednak przedmiot do serca. Jest nawet w podpowiedziach. Ja z tych buildów tak korzystam. Nie do końca zawsze warto się jakoś... O, dzięki. Licz. Mu się na razie to... O, czy my mamy tyle samo HP? Nie. Myślałem, że tyle samo HP mamy. Puk. Wystrzeliwuje kulkę na zwiady. On ma dosyć mało many z tego, co widzę już. Nie wiem, dlaczego on zarzucił to wyciszenie. To wyciszenie przy okazji nawet sporo zadaje, trzeba uważać na nie. A ja myślę, że się wrócę do bazy. Zabiorę ze sobą jeden teleport przy okazji, bo coś myślę, że może mi się przydać, że nie mogą w końcu... O, właśnie, zacząć coś pushować. Nawet jeszcze przed moimi myślami. Zarzućmy od razu ulta, C i W. O cholera, Ursa. Ursa, on z każdym atakiem zaraz mi więcej bije! Kurde, rąbane węże. O Boże, musiałem mnie nim zblokować. To było bardzo chamskie. No i w ten sposób, jeżeli Bloodseekera nie będziemy mieli przy sobie, no to możemy to przegrać. A Bloodseeker właśnie zginął. Mają mimo wszystko lepszą drużynę do teamfightów ze względu na tego Shadow Shamana. On po prostu, no cóż, wygrywa teamfighty. I myślę, że jednak Juggernaut da radę. A nie da rady. Ursa zniknął na blinku. To było złe rozpoczęcie. Na BKB przynajmniej by mnie przytrzymał. No chyba oprócz węży mnie przytrzymał. Nie, byłem kompletnie zblokowany. Już się tak fajnie, już tak fajnie jest jak na początku. On się nie wyfiduje, jest za słaby na to. Dust się przyda. A, Disruptor niepotrzebnie tak... niepotrzebnie tak wskakujesz na wroga. Ja tutaj sobie po prostu polecę, zarąbę Dusta i już po tobie. Przykro mi. Zauważyłem, że masz Shadow Blade'a. Przykro mi, to mój kill tym razem. Puk ma podwójne obrażenia. Niezbyt fajnie. Ale cóż, na to poradzę. Ursa nie ma chyba nadal Shadow Blade'a i on nie będę ja raczej składał Shadow Blade'a. Ma Blinka. Mu to widocznie wystarczy. Za mało obrażeń wyssałem. I tyle starczy. Ursa jest bardzo dobrym bohaterem, chociaż to bardzo ruskim. Przy okazji, jaki jest najlepszy bohater w grze, jeżeli chodzi o statystyki? Jest to dosyć dziwne. Jest to dosyć dziwne, ponieważ według liczby zwycięstwo w 55% przypadkach powiedzmy zwycięski team to był team, który miał Rat Kinga i ten... Może źle to sformułowałem zdanie. Na 55% przypadków, jeżeli team miał Rat Kinga, to zwyciężał. I to jest najlepsza statystyka, jeżeli chodzi o bohaterów. Pucz na przykład ma tam ujemną statystykę. Wszyscy mają ujemną, oprócz... O cholera, mają... Niestety mają, widzę... Nie wiem, czy cię ocalę, nie ocalę cię, nikogo nie ocalę takiego. Tutaj szczególnie to był Puk, którego atakowałem, to był jedynie nędzna kopia Puka, iluzja. Disruptor w połączeniu z Liczem to jest naprawdę mocne combo. Ja wyssałem te obrażenia, no ale właśnie tego klona atakowałem.
Oni mają już, zaczynają mieć przewagę, jeżeli chodzi o... O, my i tu Warda chyba. No i... O, cholera. Musiał uciec. Shadow Shamana może skroje, nie zdążę go jednak skroić. Uciekaj, 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 jak go przytrzymam jak najdłużej. Udało mi się go przytrzymać, więc jest naprawdę dobrze. Wow. Juggernaut sobie poradził. Teraz się będę przy nim trzymał, póki mogę. I teraz zbieramy sobie do końca serce, bo z sercem będziemy nie do zabicia. Mamy już wszystkie części. Możemy je ręcznie odebrać, bo mana przy okazji mi się przyda. No i ładunki w butelce zawsze, nawet na tym etapie gry, jeżeli chodzi o manę, się mogą przydać. Nie, ona dokładnie many. 70 many zawsze to jest coś, to jest łącznie aż 210 many do przywrócenia. No i serce mamy złożone właśnie, więc możemy ruszyć na dół. Już mam prawie 3000 HP. Radiansa widzę, ma Bloodseeker, bardzo dobry wybór. Przez tą aurę Radiansa, jeżeli niszczy właśnie, zabija creepy wokół, no to nadal się właśnie leczy. To jest przydatne do teamfightów na liniach. No i też szybszy push, wiadomo. No to chodźmy. Runę przy okazji sprawdźmy. Nie, nic ciekawego. To znaczy, że prawdopodobnie... O, jest na dole. Ale sobie poradził. No mogłeś mi hejsta zostawić, naprawdę. Tobie nie przydaje hejs za bardzo. Źle zarzuciłem. Zarzuciłem za wcześnie. I teraz będę odczuwał tego konsekwencje. Ale to nic takiego, jest tutaj ten Shadow. On nam może uciec jednak. Juggernaut sobie poradził, dobił. To chyba go zmyliło trochę, mój krąg płomieni elektryczności. Może wejść tutaj. Mi się nie chce tak bardzo, mi się nie chce. A, zapomniałem, że mam serce przecież. Ja się nawet nie muszę przejmować Juggernautem i jego wardem leczącym. Teraz spuszujemy im baraki. Wtedy miałem okazję dobić baraki, jednak się skupiłem na graczach. To był też błąd. No. Serce niestety się dłużej ładuje, jeżeli chodzi o postacie atakujące na odległość, więc no cóż. Zawsze niszczę też pierwsze baraki piechurów, no z oczywistego względu, po prostu piechurów jest więcej. Są bardziej znaczący dla pushu. Chociaż oni giną więcej też, a i tak zdążą więcej pusznąć. Z prostej, no giną dlatego, że atakują z bliska. O cholera. Scepter i jeszcze kurczak. Jednocześnie scepter i kurczak na mnie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Ja chcę stąd uciec. Dzięki. Idź. Ostatecznie dobił Ursę. Ja mam naprawdę już i serce, i Warda. To mam 200 regeneracji HP na sekundę. No i to naprawdę był prosty dosyć mecz, chociaż miał swoje nieciekawe momenty. Jeżeli takie coś mamy, to oczywiście niszczymy węże zawsze. Ja się nie muszę HP przejmować. Mogę na siebie przyjąć wieżę. Nawet zaraz mi się serce i tak zacznie aktywować z powrotem, więc o. Bloodseeker zabił na respie, ale się nadal liczy. It still counts. Leczymy się nadal. Patrzcie, pokażę wam. Jeżeli zaznaczymy jako cel ataku creepa, no to już wieża atakuje coś innego. To jest naprawdę fajne. Użyjmy sobie butelkę tylko po to. A, oberwałem. Prze! Już scepterem atakował. Myślisz, że taki fajny jest.
Nie, ty jesteś tak trochę martwy. No i niestety serce mi się nie zdążyło naładować, ale cóż, mam nadal dwa kafle, żeby sobie coś takiego zakupić ciekawego. No i cóż moglibyśmy kupić? Mamy prawie już spuszowaną tą linię środkową do końca, ale musimy to wykończyć, bo inaczej będzie przykro. Bym się wykupił, ale bym wolał coś innego. Coś Battlefly'a albo Didalusa, bo mam no, obrażenia skrytu będzie świetnie. Już mam taki w miarę kompletny set. Nie możemy pozwolić mi się wyfidować. Ursa jest naprawdę dla nas zagrożeniem. Ostatni 11-6. Ja teraz niepotrzebnie zginąłem. Za bardzo się pchałem na te kille. Juggernaut ma u nas sporo tych kili. No w sumie nawet wyższy level ode mnie, a był na innej linii, ale no ze względu na te kille. Ulti Juggernauta jest po prostu miażdżące, jeżeli chodzi o zabijanie pojedynczych bohaterów. O, jeszcze Black King's Bar. Właśnie, zobaczmy, ile kosztuje dokładnie Black King's Bar. Cały. Gdzie on jest? Nie mogę go znaleźć. Black King's Bar. Z czego on się składał? Może tak prościej będzie mi znaleźć. Mamy chwilę czasu, więc się tam przejmować nie musimy. No nie, no jeszcze raz, jest Black King's Bar. Tak, z młotka. Zdecydowanie chce się ta Ursa rzucić na Roshana, to daj mi przewagę. Z tego powodu jej nie pozwolimy mu jej czymkolwiek. A, jestem. Myślałem, że jestem tym liczem. Naprawdę myślałem, że jestem tym liczem. I z Raptor jednak świetnie zapuścił ulti. Mogę sobie pozabijać. One mi przerywają też działanie serca. Wyścijmy mu obrażenia, użyjmy butów i go gonimy. Disruptor mi ukradł, a ja mam za to obrażenia od niego. Zniszczmy to do końca. Kryty mam po 600, to wystarczy, żeby coś działać. Juggernaut jest lepiej wyfidowany ode mnie, więc oczywiście on powinien zebrać. No dobra, zbiorę. Ser przywraca natychmiastowo 2500 HP i jeszcze dodatkowo jeszcze 1000 many, więc praktycznie tak? Tak, więc praktycznie natychmiastowo leczy do pełna. Zależy jaką postać, ale no większość leczy do pełna, powiedzmy. Nie ma co tam szarżować. Nie mam teraz za to Dusta, żeby złapać kogoś, ale to nic takiego. Puk. Widzę, że mnie troluje. Ja jednak ulta zarąbę. No i już twój ult ultimate krystalka jest trochę bez sensu. Wyślijmy obrażenia. Prawie go zmiałem. O, Ursa mnie dopadł i tym razem nie mam forsy, żeby się wykupić, chyba że zniszczą odpowiednio wiele wież. Wystarczy, że jeszcze jedną wieżę tutaj mi spuszujecie pięknie, to się od razu wykupię. No sama Black King's Bar, o, mogę się wykupić. Niestety Traveler's Boots sobie nie kupię, nie, ale chyba zdążę dobiec do końca. Jak widzicie, Razor się sprawdza, jeżeli chodzi o grę na midzie. Chociaż ogólnie widzę, że przeciwnicy no błędzie popełnili. No dobra, nie będzie takie wyrażenie. I się to dla nich tragicznie skończyło. A ja zdążę na ostatniego screena gry wbiec. Jeżeli Ursy nie mają, no to nie są w stanie nic nam zrobić. Nie wiem, dlaczego mi zarąbał urnę. Ha, ha, ha. KS. KS, suko. KS.
No i już to będzie raczej koniec. Zobaczymy, co nam dropnie. Jeszcze pokażmy się tak jakoś pięknie. Zjedzmy sobie serek. Cokolwiek możemy robić. No co? Już zniszczę do końca. Nie zdążyłem użyć. A! Użyłem jednak skilla. Wszystkie skilla można przy okazji używać, chyba na koniec nawet. Noobs. GG. O! Mid or fit. No 14-4 nie są aż tak złe staty, naprawdę. Chociaż mogłem się bardziej postarać. Jeżeli bym w tamtą Ursę zabił, jak miałem okazję ją zgankować, to było lepiej. No ale cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Jestem Eryk Koa i się z wami żegnam. To cześć, na razie, pa.